Stanowimy zespół Sensei Centrum Przygody. W ramach swojej działalności staramy się tutaj rozwijać. Tutaj mówię dlatego, że mamy tutaj swoją bazę. To jest baza nasza taka stała w Żuławce. Oprócz tego oczywiście prowadzimy zajęcia też w innych miejscach, które nie są jak gdyby nasze, nie stanowią naszej własności. Natomiast no, są to miejsca też stałe, z którymi współpracujemy. Staramy się w swojej działalności promować aktywny tryb życia, zdrowe też i żywienie, i taką zdrową aktywność fizyczną. Sensei Centrum Przygody, tak, i drugi dział to jest Sensei Sztuki Walki. Pana impreza była do pań, a szczególnie do matek, ponieważ wcześniej organizowaliśmy imprezę pod tytułem Bezpieczna Kobieta. To zajęcia elementami samoobrony, były to spotkania z policją, były to spotkania z trenerami sportu walki, ze strażą graniczną. A dzisiejsza impreza jakby jest kontynuacją tego, co proponujemy dla pani, mianowicie Dzień Matki. Niestety pogoda nam troszeczkę popsuła tutaj plany i szyki. Natomiast no, widać, jakaś tam grupka zapaleńców się przyjechała i realizujemy ten program. Między innymi spotkanie z dietetykiem. Kolejne zajęcia to miało być Nordic Walking. Tak, oczywiście częściowo je realizujemy dzisiaj. No i trzecia godzina zajęć takich bardzo wolnych. Będziemy mieć do dyspozycji strzelnice, różne gry, zabawy dla dzieci, jak również dla mam tutaj. Mówimy oczywiście o tych imprezach. Ja dodam, że wszystkie te imprezy, o których mówimy, są to imprezy otwarte, są to imprezy bezpłatne. To znaczy, że każdy może na nie przyjść, każdy może z nami się bawić, to nic nie kosztuje. Kolejną imprezą myślę, że będzie taki piknik, być może już teraz nie letni, tylko jesienny. Na jesień spotkamy się i być może będzie to adresowane tym razem do ojców. Tutaj w tej bazie będziemy organizować trzydniowy obóz, który się nazywa Szkoła Przetrwania, Survival. Natomiast również organizujemy obozy jakby na Kaszubach, takie już turnusy konne, żeglarski, militarny, przygoda na wsi, także no, będzie się dużo działo. Tak? Taką typową informacją to jest najczęściej taka pantoflowa jakby poczta, nie? To się dosyć dobrze sprawdza. A dwa, jakby nie będą z gro ludzi, którzy jakby już znają nasze też działania. I w gminie Próżdański jesteśmy w jakiś sposób już też rozpoznawalni. No i też nam to sprzyja i dodaje jakby takich nowych tutaj gości, że tak powiem. Ale również innego typu działania, różnego rodzaju organizujemy wycieczki, zajęcia, wspomagamy również OKSIR, wspólnie się wspomagamy przy różnego rodzaju imprezach, tak? Czy Dzień Dziecka teraz będzie? Również na imprezach organizowanych przez OKSIR, na części imprez. Myślę, że jest to o tyle fajne, że z jednej strony my jesteśmy w stanie jakby poszerzyć czy też podnieść atrakcyjność tych ofert, ale z drugiej strony w jakiś sposób też ludzie obecni na tych imprezach dowiadują się o nas i być może oni nie przyjdą na część działań naszych komercyjnych, ponieważ no, choćby obozy, o których była mowa, są naszą działalnością komercyjną, natomiast ci ludzie, którzy są nastawieni przede wszystkim na takie bezpłatne imprezy i widzą nas na przykład na imprezach organizowanych choćby przez OKSIR, oni chętnie później przychodzą do nas również na imprezy otwarte, takie, które nic nie kosztują, a na których można właśnie się zintegrować. Jest to jakby troszeczkę inny rodzaj odbiorców, ale nastawiamy się, co chciałbym podkreślić, nastawiamy się nie tylko na odbiorców, którzy przychodzą i zostawiają u nas pieniądze, nastawiamy się również na tych odbiorców, którzy być może pieniędzy u nas nie zostawią, ale tak, przyjdą, będą brali udział w zajęciach jakby i wyniosą od nas te dobre, fajne wrażenia, wrócą, a być może w ich życiu też coś się zmieni. Bardzo jest fajnie, ten park linowy jest super.